Witam was serdecznie. Okej, lecimy dalej. W tym odcinku pięść rycerskiego serca. Więc będę na pewno w walki. Jedziemy. O Wiedźmina trzeba było wzywać? A rycerze to co? Się pyta. Nic się nie bój, tutaj jest takie powietrze, że nigdy nie ma kaca. Wiedźminie, muszę z tobą pilnie pomówić. Jestem. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Nie, to nie będą walki. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. Nie bój się. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Okej, od początku. Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. Chodź ze mną. Zabójca potworu. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas.
Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo, jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Wal w czerwone. Nie mamy. Jeszcze raz? Już wystarczy. Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Chodź ze mną. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błony. Kończy się z powrotem na arenę. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za areną. Teraz tam pójdziemy. No niech to będzie. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. Okej, walka konno. No dobrze. Śmigamy. Co? Nie trafiłem go. Super. A nie, doliczono czas. Okej. Nie doliczono, nie. Niech będzie. Płotka, nie tak szybko. To jak? Wystarczy już? Czy chcesz pojechać jeszcze raz? Nie, nie chcę. Wystarczy. Nie chcę zmordować konia przed prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Reinfarn walczy halabardą. Chodź ze mną. Dobrze. Ostatni trening. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. A te bestie to najlepszy będzie mieć. Nie tykaj mnie! Nie bój się, nie tykam. Dobrze, że księżna pani zawezwała takiego profesjonała. Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Mnie dwa razy nie trzeba prosić.
Postępuj rozważnie. Koniec! To koniec! Żywo! Żywo! Naga. Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Nie. Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Dobrze. Tego nawet na balwierza nie stać, a co dopiero na moje towary. Nie ma to tamto. Gdzie jest rejestracja? Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. No proszę. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Wiem już wszystko. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Na miłość mojej pani, na podwórku jasno święconym, na czaplę. Przysięgam na czaplę, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! To jak chorwacka flaga. Żone gruczą Endriagi, przeskręcić! Ja to najbardziej lubię, jak strzelają. Geralt, a niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatrę. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Halfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji.
To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. No spoko, możemy zagrać. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. Chyba karta, czy nie? Kurde, złe karty mam. Tuskający mróz. Okej. Zakończę. Mój ruch. Piętnastka. Niedobrze. Nie wiem, czy ja tu wygram. Jeszcze ulewny deszcz. Jeszcze mróz. Nadam też mróz. O kurde. A nie, nie wygrał. Wow. Bo tutaj znicz na śmieszny jednostek bliskiego starcia swojego przeciwnika, jeśli suma wynosi 10 lub więcej. Wow. I on już nie ma kart. I my to teraz. Cia! I już wygrałem. Dobrze zagrane. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przy
Przed wami Horm Agerspark! To książę prosto z Mecht! Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek! Za cel obierze tylko niebieskie tarcze! Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan! To Wiedźmin Geralt z Rivii! Niech się pokłoni nam! Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Dobrze. I co, strzelamy? Się dotrwać, czy przegra, tak jak jest. Zawodnik Geralt z Rivii. A, już wszystkie. Tak to się robi. Szybko i bezboleśnie. Wspaniały Geralt z Rivii pokonał przeciwnika. Roztarł go w pył i miazgę. Zawstydził jak grzesznika. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. O! I dostaliśmy! Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magia. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dawaj kasę. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Pióro wilgi. Vivienne trzyma ptaka w klatce? Jeśli tak, to nie widać go tutaj. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko jen ma obsesję kolorów. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko jen ma obsesję kolorów. Kurde, tak. Tutaj możesz odpocząć, ale fajnie. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd. No dobrze. A co tam robicie? Wyścig konno, tak? Nic ważnego. Może być to problematyczne, ale...
sami, kogoż tu mamy? To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będziem latami. Halmerin, baron Lonfal! Linos z Mettiny! Reinfarn z Atre! Horn Akersparks Mecht! Donimir Stroj! Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anariety! Delwin z Krzyżio! No Jezus, ile jeszcze? Hrabiataj z Dorndal! Ansy, książę Lyri i Rivi! Geralt z Rivi! Specjalne brawa dla Gregoire'a z Gorgony! Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Nie, jedziemy. Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę Mewę, królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako zdrajca zbiec z jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! Zamknij mordę. To zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, mości książę. Oto patronka, pani Vivienne! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze! Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka, niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie, licni panowie, za chwilę koni zjedzie tu mrowy. Gonić się będą z wiatrem na czas. Taka rozrywka dla całych mas. Przed nami Geralt z Rivi. Popędzi on co tchu. Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu. Dobrze, jedziemy. Dobra. Oj, źle. Dobrze. Kiedyś też będę słaby. Dobrze. W lewo, tak? No! Płotka! Nie zrobię tego! Nie zrobię tego! Nie zrobiłem! Jaka bzdura! Wolnie!
powodzenie. Oby z mieczem poszło lepiej. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Napijemy się. Zgoda. Mhm. I co sądzisz na temat Vivienne? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Nie piję w pracy. Dokładnie. Twoja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą. Żądam satysfakcji. To udaj się do najbliższego zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie. A, idź stąd. Mam tu sprawę do załatwienia. Zmierzymy się kiedy indziej. Nie możesz odmówić pojedynku. To niehonorowe postępowanie, więc zostaniesz wykreślony z turnieju. I co będzie z Vivienne? Jezus. No dobra. Do zobaczenia na głównej arenie. Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje tchórzostwo. Załatwmy to. Byle szybko. 3, 2, 1. Jedź, Płotka. No i co? Dostał? Teraz dostał. Teraz go dobrze, kurwa, machnąłem. Mam go. Bogowie ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu. Niech będzie. Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się, a teraz muszę wracać do roboty. No dobra. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was został przygotowany namiot. Jutro odbędzie się walka zbiorowa.
podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Grégoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze, ucztujcie, ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. No dobrze. Chyba będzie dłuższy odcinek. Albo... Czy mogę sobie też przerwy zrobić? Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. No, dokładnie. Na tym tutaj zakończymy, a w następnym odcinku będziemy tę misję kontynuować. Zatrzymajcie się i do zobaczenia.